Umówimy sobie teraz pojęcie mola. Mol jest to pojęcie używane do mówienia, ile mamy cząstek. Mówimy, że mamy 1 mol tlenu na przykład, albo 2 mole wodoru. Tak? I jest to tak naprawdę takie słowo, które nam po prostu zastępuje liczbę. Tak jak mamy na przykład tuzin, to jest 12, tak? Możemy powiedzieć na przykład tuzin jajek, tak? Tak mamy mol, przy czym jest to dużo większa liczba, mianowicie jest to 6,22 razy 10 do 23, a więc jest to ogromna liczba. Gdybyśmy chcieli mieć na przykład mol jajek, to pewnie takiej ilości jajek we wszechświecie w sumie razem wziętych jeszcze nigdy nie było i jeszcze długo nie będzie. Ale taka właśnie jednostka jest bardzo wygodna do liczenia atomów, ponieważ jest odpowiednia do podawania ilości materii w takich makroskopowych próbkach. A dlaczego? Otóż okazuje się, że jeśli mamy mol atomów o masie atomowej równej ileś tam, tak, to coś takiego będzie miało masę dokładnie x gramów. Zobaczmy to na przykładzie. Mamy na przykład chrom, którego masa atomowa wynosi 52 jednostki atomowe. Tak? Na przykład mamy właśnie chrom, Cr, tak? Masa atomowa jego wynosi 52, a liczba atomowa 24, ale to akurat nas nie interesuje w tym momencie i liczy się dla nas masa atomowa. I jeśli mamy 1 mol chromu, to będzie on miał masę równą 52 gramom. Tak, tu mamy 52 i tutaj jest 52 gramy. Tak, jakiś inny pierwiastek, na przykład wapń ma masę atomową równą 48 setnych. Te 8 setnych uwzględnia to fakt, że po prostu większość atomów wapnia waży właśnie 40 jednostek atomowych, a czasem mu się zdarzyć cięższe. Po prostu te cięższe izotopy rzadziej występują w przyrodzie. Ale powiedzmy, że bierzemy właśnie taki atom wapnia, tak, o masie atomowej równej 40, jednostek liczba atomowa równa 20. No i tutaj zgodnie z tą definicją jednego mola, 1 mol takich atomów wapnia, tak, bo bierzemy mol, czyli właśnie tyle atomów, tyle sztuk atomów danego rodzaju, no i masa czegoś takiego to będzie 40 gramów. Tak, bo tu mamy 40 i jeśli mamy właśnie mol takich atomów, czyli 6 razy 10 do 23 sztuk takich atomów, to ta porcja materii będzie ważyć właśnie tyle. Tak jest zdefiniowany mol i tutaj drobna taka subtelność jest taka, że konkretnie tę liczbę nazywamy liczbą Avogadro od nazwiska naukowca, chociaż z tego co wiem wyznaczył ją ktoś inny, ale taka nazwa się utrzymała i teraz właśnie subtelność taka językowa jest, że tak, to nazywamy liczbą Avogadro, a 1 mol zawiera liczbę Avogadro atomów albo cząsteczek. Tak, bo możemy tej miary używać również do cząsteczek. Powiedzmy, że mamy cząsteczkę wody i masa cząsteczkowa to będzie tak, 2 razy masa wodoru, czyli 2 razy 1, ale zobaczmy jeszcze, tak, 2 razy 1 plus 1 raz masa atomowa tlenu. Jaka jest masa atomowa tlenu? Masa atomowa tlenu wynosi 16. Tak, czyli plus raz, 1 raz mamy 1 atom, razy 16 jednostek, czyli razem 2 razy 1 plus 16 to jest 18 jednostek, a wobec tego 1 mol wody będzie mieć masę 18 gramów. Dokładnie tak samo jak w przypadku atomów, dokładnie tak samo to działa w przypadku cząsteczek. Tak? I teraz jak to się przekłada na równanie stanu gazu doskonałego? Otóż przypomnę Ci, że mieliśmy, że ciśnienie razy objętość to była jakaś stała proporcjonalności razy liczba atomów razy temperatura, ale teraz mówiliśmy, że można wyrazić naszą liczbę atomów, jaką mamy wyrażoną po prostu w sztukach, można wyrazić w molach, tak? Patrzymy, ile razy w tej liczbie nam się mieści liczba Avogadro i to, ile razy nam się mieści liczba Avogadro w tej liczbie sztuk atomów, to jest liczba moli. To małe n nam mówi, ile moli, a to nam mówi, ile, no tak, w cudzysłowie, no ile policzonych na sztuki mamy atomów, tak? I dzielimy to i patrzymy, ile razy w tym się mieści ta liczba Avogadro i nam wychodzi, ile jest moli. Czyli teraz możemy nasze równanie stanu gazu doskonałego napisać przy użyciu właśnie tej liczby moli. Tutaj pozostaje ta liczba, ta stała proporcjonalności. Tutaj mamy liczbę Avogadro, liczbę moli i temperaturę. Ale okazuje się, że coś takiego, to co stoi tutaj przed liczbą moli i temperaturą, ma swoją zwyczajową nazwę i swój własny symbol. Mianowicie
To, co powinno stać tutaj, nazywamy uniwersalną stałą gazową i oznaczamy symbolem R. I wynosi ona 8,31. Tam oczywiście dalej są jeszcze jakieś kolejne cyfry znaczące, ale ograniczmy się do takiego przybliżenia. 8,31 joula na mol razy Kelvin. I dlaczego takie jednostki? No zobaczmy, po tej stronie równania mamy ciśnienie razy objętość, czyli mamy paskale razy metry sześcienne, to są newtony na metry kwadratowe razy metry sześcienne, to są newtony razy metry, czyli joule. Tak, a po drugiej stronie równania mamy jednostki tej uniwersalnej stałej gazowej razy mole i razy kelwiny. Więc żeby joule były równe temu, tak, no to od razu widać, że stała gazowa uniwersalna musi być wyrażona w joulach na mole razy kelwiny. Żeby jak ją pomnożymy razy mole i razy kelwiny, to żeby nam wyszły joule. No dobrze, czyli wprowadziliśmy sobie pojęcie mola i uniwersalnej stałej gazowej i mamy nasze równanie stanu gazu doskonałego właśnie w postaci z tą uniwersalną stałą. To teraz zrobimy sobie przerwę, a w następnym filmiku rozwiążemy przykład.